Mąż Kaczorowskiej odpalił się po rozstaniu. Nie do wiary, co publikuje? Od kilku dni media huczą o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. W mediach społecznościowych małżeństwa pojawiają się kolejne publikacje, żadna z nich nie odnosi się jednak bezpośrednio do głośnego tematu. Teraz mężczyzna umieścił na Instagramie zastanawiający post. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili się rozwieść. W mediach pojawiły się informacje o rozstaniu jednej z popularniejszych par w polskim showbiznesie. Jak donosi Pudelek, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mieli podjąć decyzję o rozwodzie. Miała to przekazać osoba z otoczenia małżeństwa. Choć portal próbował się skontaktować z obojgiem, żadne z nich ani nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło tym spekulacjom. Informację potwierdziła nam osoba z bliskiego otoczenia pary. Skontaktowaliśmy się zarówno z Agnieszką Kaczorowską, jak i Maciejem Pelą. Gwiazda Klanu oświadczyła, że nie będzie tego komentować. W podobnym tonie wypowiedział się także jej mąż, który stwierdził, że na ten moment nie chce rozmawiać o swojej sytuacji rodzinnej. Żadne z nich nie zdementowało informacji o ich rozstaniu, czytamy na Pudelku. Agnieszka Kaczorowska nie komentuje sprawy rozwodu. Osoby obserwujące parę w mediach społecznościowych do tej pory nie uświadczyły oficjalnego komentarza dotyczącego plotek. Agnieszka Kaczorowska publikuje zdjęcia i nagrania tak, jakby nic się nie wydarzyło. Niektórzy wyłapują jednak wskazówki, które mogą zasugerować jej stosunek do spekulacji. Przykładowo aktorka od jakiegoś czasu nie nosi obrączki, męża również nie widać na publikacjach. Moje wszystko. Moje dwa cuda. Lubię jesień. Choć bywa deszczowa i pochmurna, tak bywa też słoneczna i przyjemna. Celebruję w życiu te słoneczne chwile, napisała Agnieszka Kaczorowska w ostatnim poście na Instagramie. Inni zauważyli jednak, że aktorka wciąż posługuje się podwójnym nazwiskiem w swoich mediach społecznościowych. Choć nie musi to o niczym świadczyć, dopóki para nie wyda oficjalnego komunikatu, niczego nie można jednoznacznie potwierdzić. To Maciej Pela opublikował w mediach społecznościowych. Również Maciej Pela stał się ostatnio aktywnym użytkownikiem swojego profilu na Instagramie. W ostatnich dniach publikował m.in. zdjęcie z siłowni, również nie zdradzając, jaka jest prawda odnośnie rozwodu z Agnieszką Kaczorowską. Co ciekawe, jego publikacje zaczęły nabierać na sile. Umieścił w mediach społecznościowych m.in. utwór rapera Kękę, który traktuje o kłamstwach. Co jeśli wszystko to kłamstwo? Wszystko, co mówią, to kłamstwo? Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo. Dzisiaj już widzę to kłamstwo, brzmi fragment Mirage Keke.